tych 6-7 lat temu wstecz, Kasiu, kiedy rekord zgłaszał kobiecą futsalową drużynę do rozgrywek. Przypuszczałaś, że obrót spraw będzie taki, że dojdziecie aż do Mistrzostwa Polski? No gdzieś tam daleko w marzeniach na pewno, no ale wtedy się o tym nie myślało. Była raptem druga liga, w barażach zdaje się zdobyty awans do Ekstraligi. Ciężkie to były początki, trudne. No mega ciężkie i właśnie tak puentując to, co pan mówi, no to jak tu przychodziłam, to wymarzyłam sobie, że tutaj będzie Ekstraliga na trawie i taka jest. No a ty tymczasem zdradzasz, co mówię w cudzysłowie, trawę na rzecz parkietu. No tak. Dlaczego właśnie tak? No dużo aspektów tutaj miało na to wpływ. Na pewno to, że na futsalu mam realną szansę grać w reprezentacji. To, że jestem też niska, mała, zwinna, łatwiej mi się poruszać po parkiecie. A przypuszczałaś, skoro sama poruszyłaś ten wątek, że kariera futsalowa doprowadzi cię aż do gry z orzełkiem? Nie, ale całe życie o tym marzyłam. No to jakie cele na nowy sezon futsalowego kobiecego rekordu? Obronić mistrza, zdobyć puchar. No i myślę, że tyle. Powodzenia za tym. Dziękuję.